Pokazy pojazdów militarnych, przejażdżki konne czy napowietrzna strzelnica to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych na pięciolecie działalności wałeckiej cegielni. Plany organizatorom imprezy na wałeckich bunkrach po raz kolejny pokrzyżował deszcz. Nie zaskakuje mnie już to, nie na zasadzie, że jestem na pogodę obrażony, ale generalnie jesteśmy przygotowani na wariant i pogodowy, i niepogodowy. I tak, zamiast plenerowego koncertu orkiestry Skaczor był koncert pod wiatą. Uczestnicy pikniku mogli również zobaczyć wystawę 100 lat broni pancernej w pigułce z Muzeum Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Impreza przyciągnęła również wystawców historycznego sprzętu wojskowego, m.in. zbornego Sulinowa. My generalnie tym żyjemy. Sprzęty też, które tutaj są za nami, trzeba przewietrzyć. A poza tym ludzie przyszli, jest czas na poopowiadanie o tych sprzętach. Interesujemy się militariami, a wiadomo, skanser fortyfikacyjny jest to też część militarnej historii. Historii, która przez 5 lat przyciągnęła na teren wałeckiej grupy warownej Cegielnia ponad 50 tysięcy osób. Przez ten czas udało się zebrać sporo pamiątek związanych z Wałczem z okresu wojennego. A w sierpniu odbędzie się jubileuszowy 5. rajd szlakiem fortyfikacji ziemi wałeckiej.